Witamy się z Wami w drugim dniu w centrum Werony i dzień zaczynamy od Ponte Scaligero. A jest to most, który ma 120 metrów długości i 6 metrów szerokości i ma bardzo oryginalny wygląd. I tu mamy most, on się rozpoczyna w tym miejscu, tu już można sobie chodzić. I dawniej na obydwu końcach mostu były wieże. Teraz przetrwała już tylko jedna i jest ona przed nami. Tuż przy samym wejściu na most można zawiesić swoją kłódkę. Jest ich tutaj naprawdę wiele. My naszą niestety zostawiliśmy w mieszkaniu. Także może jutro zawiesimy, albo zawiesimy po prostu gdzieś indziej. Te kłódki są tam, a tutaj jest ich jeszcze więcej. Teraz mi jest naprawdę szkoda, że nie wzięliśmy swojej. Przyjedziemy tu jeszcze. Albo zawiesimy ją gdzieś indziej. Tu można wejść po schodkach. Na górze jest taki mały taras widokowy. I jest na pewno trochę inny widok. A z drugiej strony mamy taki sam. Chcieliśmy Wam powiedzieć ciekawostkę, jak będą ciekawostki o tym kraju, że nie ma Starbucksów. Ale okazuje się, że w Mediolanie w tamtym roku podobno otworzyli pierwsze, już jest 8. W Rzymie jest chyba 1 i w Weronie też jest. A jak sprawdzałam 2 miesiące temu, w ogóle mi Google tego nie pokazywało. Także idziemy na kawusię kolejną. Zobaczymy, jakie są smaki. Kawy we Włoszech może będzie coś wyjątkowego. Przy okazji kupimy też kubek. Bo... Patrzcie, ile tu jest kubków. To jest jedna cała półka, a tu jest druga. W innych Starbucksach zazwyczaj jest tylko coś takiego. A tego jest po prostu multum. I są też z Włoch, także oczywiście na pewno bierzemy. Przemek już jeden tutaj dorwał. Piękny. Kolejny do kolekcji. Mamy już z Holandii i teraz z Włoch. A w przyszłości trzeba będzie niestety nadrobić Belgię. A dokładnie Brukselę, Antwerpię. No, Polskę i Warszawę, no i oczywiście Londyn i Paryż, bo też nie mamy. A w Londynie mieliśmy kupować i nie wiem, czego go nie wzięliśmy do tej pory. Nie wierzę, już mieliśmy stawać do kasy, patrzę, jest Werona. Cała półka tam leży. Tam jest, owszem, jest Italia, ale tutaj jest Werona. Także bierzemy 2. Odstaliśmy swoje, myślę, w kolejce spokojnie 60-70 osobowej, bo to jest jedyny Starbucks w Weronie. I mamy 2 kubki i napój jagodowo-hibiskusowy. I jeśli się nie mylę, to jest ten napój, który wszyscy pokazują, jak są w Stanach. Także chętnie go przetestujemy. Przyszliśmy do cukierni, bo mieliśmy tu wczoraj wstąpić na moje ciastko urodzinowe, ale niestety były już zamknięte i już na wystawie są bardzo piękne ciastka. Także na pewno się skusimy na jedno bądź kilka, bo niektóre są naprawdę małe z tego, co widziałam na internecie. Więc zobaczymy, co tu będzie dobrego. Każdy z nas wybrał sobie po 2, bo nie mogliśmy się zdecydować i ja mam ten różowy, to jest ogólnie ciastko na dzień mamy, tiramisu, a Przemek ma jakiś bardzo czekoladowy i cannoli, ale oczywiście się nim podzielimy, bo tu jest wszystko tak pyszne, że zawsze próbujemy razem. No i tak właśnie zmieniła się pogoda w zaledwie 10 minut. Nawet musieliśmy iść i kupić parasolkę. Całe szczęście kosztowała tylko 5 euro, bo kupiliśmy parasolkę ostatnio i mamy w samochodzie chyba 4. Ale jest zimno, prawda? Musimy dojść do tego, co mamy. No, kawałek mamy, a zaczęło teraz naprawdę bardzo lać, także pod jedną parasolką jest ciężko, bo ona nie jest najlepszej jakości. Ona non-stop się wygina w inną stronę niż my. Jest już wieczór. Na szczęście deszcz przestał padać.
i jest późno, więc nie damy rady wszystkiego obejść na piechotę, także tutaj dało się podjechać, a chcieliśmy zobaczyć, jak wygląda to miejsce. I jesteśmy właśnie pod Bazyliką Świętego Zenona w Weronie. I to jest kościół benedyktyński, który został otwarty w 1135 roku. A tutaj mamy Porta Nuova, czyli taki wstęp do centrum historycznego Werony. Mamy kolejny dzień. Przyjechaliśmy do Giardino Giusti i przed nami jest spacer po pięknym ogrodzie. Bardzo się cieszymy, bo widzieliśmy go na Instagramie wielokrotnie i już zachwycanie przy wejściu. Ładnie to wygląda. Także jesteśmy ciekawi, jak będzie w środku. Dostaliśmy dwie mapki, ale ten pan tutaj powie, o co chodzi, bo ja nic nie zrozumiałam, to nie było kompletnie po włosku. Jedna jest mapa ogrodów z najważniejszymi punktami, a druga to mapa apartamentów, które też są tutaj zaraz obok, do których też możemy pójść. I coś pan pokazywał na uszy, że jakieś słuchawki, tak po angielsku będą? Że możemy pobrać sobie też ich aplikację i tam będą jakby przeprowadzenie, oprowadzenie nas po tych ogrodach i apartamentach w takiej wersji audio. Dobra, no to może skorzystamy, zobaczymy, bo zaczyna znowu padać, także najpierw sobie popatrzymy ogrody, to nas chyba bardziej interesuje, nie? Tak. Tam historię to sobie zawsze można poczytać na internecie. A jednak ogrody. A ile zapłaciliśmy? 22 euro za dwa bilety. Dobra, czyli jeden za 11. Dobra, wchodzimy. Wypowiada się pięknie. Przemek znalazł żółwie. Ale jeden się nie rusza, a drugi się rusza. Mam nadzieję, że obydwa żyją. Trzeci. Nie wiem, czy się... Ale śliczny! Boże, jaki uroczy! Ej, fajna ta fontanna! Ty, Przemysław, miałeś kiedyś żółwie? Nie. O! Dobra, ruszył głową. Miałam się pytać, czy się znasz na tym, czy on żyje, ale... On chyba jest załamany po prostu dzisiejszą pogodą. On jest największy, chyba najstarszy z rodu. A, może po prostu się nie rusza. Jak coś, to nie deszcz aż tak pada. Tylko z fontanny. Ale śliczne są te żółwie. Te malutkie są takie urocze. Co ty powiedziałeś? Co ty powiedziałeś przed chwilą? Nieprawda. Przemek, szkoda, że nie masz torebki ze sobą. Ja myślę, ta mapa by ci się zmieściła. Mówię, po co? A Przemek, ten jest najmniejszy, wzięlibyśmy go ze sobą. Ale śliczne, jest jeszcze mniejsze niż tamto. Ale dużo jest tych żółwi bardzo. Mam nadzieję, że nie jest im zimno. Znacie się na żółwiach? Możecie napisać coś w komentarzu na ten temat. Chciałabym mieć żółwia tak ogólnie. Oj, to nie żółw. To akurat jest rura. Odwróciłam się na sekundę. Mówię do Przemka, on już jest tam. Powiem wam, że pada. Ale mimo to jest przyjemnie. Mieliśmy dzisiaj ogólnie nic nie nagrywać, tylko dograć sobie tam kilka kadrów z miejsc, do których jeszcze nie poszliśmy i dać sobie spokój. Tak spędzić dzień tylko we dwójkę, ale spędziliśmy rano tyle czasu we dwójkę. Byliśmy na rowerach w deszczu. Jeździliśmy pierwszy raz elektrycznymi rowerami, także było ciekawie. Byliśmy też razem w kawiarni, dwa razy nawet. Zjedliśmy razem śniadanie rano. Byliśmy na spacerze z parasolkami, fajnie tak w deszczu sobie pochodzić. Także dalej szukam. Stwierdziliśmy, że w sumie nagramy i powiemy prosto z mostu, że to jest dzisiaj, no bo po co kłamać, że to jest inny dzień. A to tylko świadczy o tym, że Werona jest tak fajnym miastem, że ten vlog trwa 3 dni. Ciekawe, co jest tam na górze. Generalnie nie polecam tego labiryntu. Jest zbyt mokro na to dzisiaj. Jestem cały mokry tutaj. Przemysław. O Jezu, ty naprawdę jesteś cały mokry. No cały mokry. Dobra, zaczęłam to po to, bo chciałam ci powiedzieć, że jakaś laseczka na ciebie polowała. Wziąłeś numer telefonu? Gdzie? No jak? No przecież ta biała, co się nie rusza. Nie jest w twoim guście? Nie. Za mało rozmowno. Za mało ruchu ma. Wchodzimy na górę, zaczęło coraz bardziej padać.
tam sobie chodzi jakiś pan w płaszczu przeciwdeszczowym. A my idziemy zobaczyć, co jest tam. To jest taka altanka, gdzie można sobie zobaczyć ogrody z góry. Jest naprawdę piękny widok. I my zaraz będziemy szli jeszcze wyżej, chyba się da, na ten balkon. Bym chciała bardzo pójść i zobaczyć całkiem te ogrody z góry. Z cukru nie jesteśmy, to, że pada, my się tego nie boimy. A tutaj widzimy taras widokowy, na którym byliśmy ostatnio, ten co kolejką wjeżdżaliśmy. I tam siedzi pełno osób. Także jeszcze nie jest najgorzej. My na pewno raczej chorzy nie będziemy, mam nadzieję. Bo aż tak nas nie przewieje, a oni siedzą bez zadaszenia i ciągle na nich pada. I jak przybliżam zoomem, to nie każdy ma parasolkę. A najlepsze w dniu dzisiejszym są oczywiście moje buty. Po tych całych wycieczkach rowerowych, spacerach w deszczu i błocie mogę śmiało powiedzieć, że różowe to one były. Dotarliśmy na ten balkon, a przy okazji odkryliśmy, że można też wejść do góry. To chyba też jest w cenie, ale my już nie będziemy wchodzić, bo leje. Chcemy jak najszybciej jechać już do Julii, bo też musimy się tam wybrać w końcu. Odebraliśmy nasze parasolki i kurtki i aż nie wierzymy, ale jesteśmy tu. Udało nam się wejść, jest jeszcze pół godziny do zamknięcia, także odczekamy swoje, może inni się śpieszą, my sobie jeszcze odpoczniemy po tym całym spacerze w deszczu, bo tutaj już się rowerami niestety wjechać chyba nie da. Trzeba je tam zostawić przy amfiteatrze i za chwilę będziemy robić sobie zdjęcia przy Julii. Na balkon nie wchodzimy tym razem, może kiedyś, ale też nie wiem, czy jest warto. Chyba tak jak czytaliśmy to. Chyba nie. Zresztą mówiliśmy to chyba wtedy już nawet tak. No. Także zaraz robimy sobie fotki i pewnie idziemy coś zjeść, bo ciężko u nas naprawdę. My albo jemy cały dzień non-stop, albo praktycznie nic nie jemy i dopiero pod wieczór. A teraz ciekawostka, pomiędzy 14 a 15 wiekiem dom Julii pełnił funkcję szpitala, ponieważ rodzina Capello specjalizowała się w farmaceutyce. Później dom Julii pełnił też rolę domu publicznego, a gdy władze miasta przejęły budynek, nadały mu ducha szekspirowskiego i obecnie jest tam muzeum, do którego można wejść, wtedy można wejść też na balkon i możemy się poczuć jak bohater szekspirowskiej opowieści. Mamy tym razem kutkę, nie zapomnieliśmy jej z domu. Jedyne co, to zapomnieliśmy niestety podpisać, ale na szczęście w sklepie był marker, także wieszamy. Nie wiem po co w sumie napisałam, że Werona, bo wiadomo, ale fajnie, kiedyś tu wrócimy i może odnajdziemy swoją kutkę. Idziemy w deszczu. Oczywiście nie przeszkodziło nam to w zakupie lodów. Ale chciałam wam pokazać. To jest Piazza dell'Erbe. I tutaj ostatnio stało pełno tych parasoli. A teraz stoi jedno stoisko. Także wydaje nam się, że oni się może przenoszą stąd. I na przykład tutaj są dwa razy w tygodniu powiedzmy. A reszta tygodnia są w innych miejscach. Nie wiem, ale fajnie, bo można zrobić w końcu zdjęcie tych wszystkich pięknych budowli dookoła. Bo jak byli rozłożeni, to nie było to zbytnio możliwe, a później byliśmy tu wieczorem. I też nie wyglądało to już aż tak fajnie. My jesteśmy typowymi psiarzami, także zawsze podziwiamy pieski. Są jeszcze szczeniaczki, mają tak, wydaje mi się, może maksymalnie 5 miesięcy. Są mega urocze. Kiedyś będziemy. Próbuję cię oddalić, ale nie mogę. Nie da się. Takie więc. Znajdujemy się właśnie na Piazza dei Signori. Jest to plac, o którym często mówi się, że jest on sercem Werony. Także jeśli już jesteśmy w tym mieście, to warto tutaj po prostu podejść. Jest to naprawdę kilka kroków od Piazza dell'Erbe i zobaczyć, o czym mowa. Wokół placu położonych jest wiele pięknych, zabytkowych budynków. Najciekawsze z nich to Palazzo del Capitano oraz Palazzo del Comune, który również jest zwany Palazzo del Regionale. Ten żółty budynek przede mną to Loggia del Consiglio, czyli dawna rada obrad Rady Miejskiej. Jest ona znakomitym przykładem architektury wczesnorenesansowej w Weronie.
A tutaj dosłownie pół kroczku od placu mamy Arkę Scaligere, czyli grobowce rodziny Scaligerów. A ładniej mówiąc, grobowce Scaligerów to po prostu grupa 5 gotyckich pomników pogrzebowych i upamiętnia ona rodzinę Scaligerów, która rządziła w Weronie od XIII wieku do końca wieku XIV. A dosłownie na tym placu mamy miejsce z automatami, można tu kupić kawę, wodę, kanapki, słodycze, jakieś krakersy, batoniki, żelki, no jest tu dosłownie wszystko, także jeśli chce Wam się pić, jeść, to wiecie, gdzie tego szukać. Palazzo della Reginale to nic innego jak dom Romea. Nie tylko Julia ma swój dom, jak się okazuje, ale Romeo również. Niestety, ale kończymy tego vloga. Mamy nadzieję, że miło spędziliście z nami te 3 dni, które miały być jednym dniem, ale chyba fajnie wyszło, bo zobaczyliśmy Weronę razem w różnych porach. Dokładnie, i różna też była pogoda. A zobaczyliśmy wszystko, co mieliśmy w planach. Teraz jeszcze sobie pochodzimy po Weronie, ale to już we dwójkę, bez telefonów, które zresztą i tak padają. Są praktycznie na wyczerpaniu. Mamy nadzieję, że filmik był fajny. No i co? Żegnamy się, zapraszając też do subskrypcji kanału, zostawienia łapki w górę oraz komentarza. To bardzo motywuje twórców, zawsze o tym mówimy i będziemy wdzięczni. A teraz cześć! Cześć! Jeszcze Wam mogę pokazać, co fajnego udało nam się dorwać w Weronie. A jest to taka piękna szkatułka, akurat na nasze pamiątki. Zmieszczą się i magnesy, i pocztówki. Ona ma bardzo fajny wygląd, bo ma mapę świata, także jest idealna do takich pamiątek. Jest dosyć sporych rozmiarów, także wszystko się na pewno zmieści. Jej cena to niestety 40 euro, ale to jest raczej jednorazowy zakup. Ona będzie nam służyć całe życie i będziemy tu mieć najpiękniejsze wspomnienia w środku. Zdjęcia, pocztówki, magnesy, może jakieś inne rzeczy. Także cieszymy się, od razu jak ją zobaczyliśmy, wiedzieliśmy, że bierzemy. To jest właśnie to, czego szukaliśmy. A mi przy okazji udało się spełnić jeden z moich planów i udało mi się kupić we Włoszech torebkę. Chciałam kupić jeszcze buty, jakieś sandałki na wakacje. Niestety nie znalazłam żadnych, które by mi się spodobały, ale torebkę znalazłam w naprawdę dobrej cenie. Jest fajna, skórkowa, myślę, że posłuży mi na lata. Jest to torebka, jakiej nie miałam, bo ja mam mniejsze torebki, a ta była właśnie taka średnia, czyli coś, czego szukałam. Także bardzo się cieszę, będę sobie ją fajnie kojarzyć z moją Weroną. Biorąc pod uwagę, że wychowałam się w Weronie, od początku podejrzewaliśmy, że z tego miasta przywieziemy najwięcej pamiątek. I chyba mieliśmy rację. Magnes co prawda mamy tylko jeden, kompletnie jak nie my. Ale spodobał nam się on już tak bardzo pierwszego dnia, że później jakoś nie zwracaliśmy zbytnio uwagi na magnesy, bardziej skupiliśmy się na innych rzeczach. I tutaj mamy pierwszą pocztówkę, co prawda Werony tu nie ma, ale spodobała nam się ona, więc od razu postanowiliśmy ją kupić. Mamy też zakładki do książek, kupiłam zarówno sobie, jak i moim bliskim. I oni uwielbiają czytać, uwielbiają też Werony, także na pewno będzie im się czytać jeszcze milej. Tutaj mamy panoramiczne pocztówki oraz takie wyjątkowe składane w trójkąt. Kupiliśmy też coś, czego się kompletnie nie spodziewaliśmy. Nie braliśmy tego w ogóle pod uwagę jadąc w maju, a jest to bombka na choinkę. A to dlatego, że wiemy, że nie przyjedziemy tutaj do grudnia, może do kolejnego. Także bardzo chciałam, żeby ona wisiała w tym roku na naszej choince. Mamy też małą arenę, inaczej amfiteatr, ale nie będziemy jej tu odpakowywać, żeby jej nie zniszczyć w transporcie. Mamy też kubki, które widzieliście na pewno wcześniej, z Werony oraz ogólnie z Włoch. A co do kubków, to jeszcze kupiłam sobie taki kubek. Nie wiedziałam, w ogóle nie brałam pod uwagę tego, że mogę w Starbucksie znaleźć kubek z Werony. Myślałam, że są tylko te z Włoch i z Rzymu. Także wcześniej kupiłam ten